Witamy Was pięknie dzisiaj na dzisiejszej wyprawie. Tam jest mój sobowtór. A my zaczynamy od samego serca stolicy Górnego Śląska. Proszę, Iwanka się znalazła znowu w samym sercu stolicy Górnego Śląska, Oberschlesien w Katowicach. Godzin. Hej, no, w Katowicach. Bardziej to się kojarzy z Krakowem. Wszystko, co nasze Polsce oddamy, pomnik w Katowicach. A to już pomnik trzech powstań śląskich, gdzie lud śląski walczył o to, żeby tutaj była Polsko. W 1920 jedno z powstań. Odpowiedź na zakamuflowaną opcję niemiecką, że niby Ślązoki to Niemcy. A tutaj słynna hala Spodek Katowicki. Kaj też mecze siatkówki się odbywają. Niezapomniana atmosfera panuje tam. Spodek Katowicki w całej okazałości i przed nim Aleja Roździeńskiego z rondem generała Ziętka. To już pomnik generała Jerzego Ziętka, wojewody śląskiego. Ta trasa rowerowa zaczyna się w Pszczynie. No, kiedyś ją trzeba będzie wypróbować. Bez mała to jest główna siedziba ING Bank Śląski w Katowicach. Ja wiem, że teraz to jest reklama, ale warto o tym wspomnieć. Rostomili Jurzech jest w Katowicach jeszcze. Jak widzicie, fajnie to jest zrobione. Trasy rowerowe w mieście i chodniki dla pieszych. Przed chwilą miałem dosyć ciekawą rozmowę z babą, która szła po chodniku i uwidziała moja kamera na kasku. Bez mała prosiła mnie, chciała, sobie nagrywał ludzi, jak rowerzyści przejeżdżają przez przejści dla pieszych. No jest to złamanie przepisów ruchu drogowego. Nie ukrywam, że mnie też się to zdarzyło, ale jest to problem, bo de facto nie wolno tak robić. A to jest już śląskie wesołe miasteczko i Diabelski Młyn i kolejka. No w tym oczywiście jest płatny. Śląski Park Kultury i Wypoczynku i coś, co jest charakterystyczne do tego parku, czyli kolej linowo. I nawet są gondole. Dlatego się góry robią.
my są już roztomili na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. A to jest modernizowany Stadion Śląski, kiedyś Stadion Narodowy, gdzie swego czasu mecze piłkarskie rozgrywała piłkarska reprezentacja Polski. Pamiętam, że na tym stadionie po raz pierwszy od 16 lat awansowali do Mistrzostwa Świata Korea-Japonia w 2002 roku. Jak to było wtedy? No i zagrali 3 mecze i do widzenia było. Teraz było Euro 2016, Polacy doszli do ćwierćfinału. Także naprawdę zdarzał się cud, ale ten stadion ciągle jest w modernizacji. Miało to być Euro 2012, była taka szeroko kampania, ale nic z tego nie wyszło. Stadion jest nadal w przebudowie. Teraz to widać jeszcze lepiej. Stadion Śląski. Cały czas tam słychać, że tam coś robią. Zadaszeni. Pierego nie było. Zobaczymy, kiedy to będzie gotowe. Oby jak najprędzej. A tu jest końcowo stacja kolei linowej. Wydaje się pierwszą kolej linową na równinach, powiedziałbym, poza górami. No to nie ma opcji, bo my jeżdżymy na nartach, także kolej linowa nie ma dla nas żadną atrakcją. Trafiłem też na wąskotorówkę w Parku Śląskim. Niedawno my byli w Rudach Raciborskich. Dzisiaj w Parku Śląskim wąskotorówka. Niedaleko zoo. A to już stadion GKS-u Katowice. GieKSa tak zwano. No, Polska Liga. Zdaje się chyba pierwszo teraz tu je. Ale ja na takie mecze nie chodzę, żeby pysk dostać, to też nie sztuka. Tutaj widać, jak rowerzysta w Katowicach przejeżdża przez przejść. To właśnie są okolice katowickiego Spodka, jakieś przejścia podziemne do pieszych i do rowerzystów.
mała zaś, że wrócił do Katowic, do centrum, do ścisłego centrum, bo Spodek tu jest. Nagrałem tamtą kamerą na kasku, jak rowerzyści łomią przepisy ruchu drogowego w Katowicach. Ze względu na to, że jedna pani mi to zasugerowała nawet. Tam widać pomnik Trzech Powstań Śląskich. Odpowiedź na zakamuflowaną opcję niemiecką, którą są Ślązoki według pana Jarosława Kaczyńskiego i jego pisowskich sługusów. No ale tak to niestety wygląda. A z kuli tego, że dużo Ślązoków służyło we Wehrmachcie, to są my zakamuflowani Niemcami. No, że unie z doprawdy, że te Ślązoki niemalże siłą były wcielane do Wehrmachtu. A dziwając się na pomnik Powstań Śląskich w Katowicach, no muszę powiedzieć, że cały czas będziemy mieć w pamięci naszego wujka, Romka, kiedy umarł tydzień temu w sobotę, 20 sierpnia 2016 roku, który cały czas godał po śląsku i my tę tradycję kontynuować będziemy. Słuchajcie, Rostomil Jerzech już w centrum Mysłowic, ulica Starokościelna i Szymanowskiego skrzyżowanie, Stary Kościół i grają. Jezu, ufam Tobie. To jest most między Mysłowicami a Sosnowcem. Tutaj jest Przemsza i granica Górnego Śląska i Zagłębia. Ja wsiadę się na kole, a zsiadę się na rowerze. I tu już jest Sosnowiec. Witam wszystkich, są my na Trójkącie Trzech Cesarzy. Są my na terenie dawnego zaboru rosyjskiego, a obecnie na terenie Sosnowca. Tutaj jest Białoprzemsza. Białoprzemsza, ten sobie. Ja. Tu się zaczyna właściwo Przemsza, a tu jest Czornoprzemsza. Czornoprzemsza, czyli granica Górnego Śląska i Zagłębio, bo Sosnowiec to oczywiście znienawidzone miasto przez Górnoślązoków, przez nas, przez Sanysów. Tak w cudzysłowie oczywiście, bo to Zagłębie jest. Tak właściwie to jest teraz na terenie tego Zagłębia. Ale tu był Trójstyk Trzech Państw. Ja jest na terenie Rosji. Tam była Austria, a tu Niemcy. Tak to wyglądało. No i teraz już jademy ku chałupie. Dwa cele
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku Osiągnięty i Trójkąt Trzech Cesarzy. Jeszcze raz mówię, my są na terenie Sosnowca. Jesteśmy na terenie Sosnowca właściwie, bo tutaj się mówi. Tam jest Jaworzno za Białą Przemszą prawie, a tam za Czarną Przemszą jest Mysłowice i tam pojademy na Zot. A dokładnie nad Stychiem jest linia kolejowa. Pieprzymy z tego Sosnowca. Mała szybko. Rzeka Czarna Przemsza. Zajrzę się na Trójkącie Trzech Cesarzy, tym razem od strony Mysłowic. Słuchajcie, i tak, po lewej stronie mamy dawne cesarstwo niemieckie, Prusy. Tam była Rosja. Zaś tu były Austro-Węgry. Chociaż jeszcze wcześniej Rzeczpospolita Krakowska. No, takie wolne miasto Kraków. Ten most istnieje po dzień dzisiejszy. Oczywiście na starych filarach. Jest to most kolejowy. Kolej nie ma zelektryfikowano. A tu jest taka tablica, co można poczytać, co to jest. Biało-Przemsza, Czarno-Przemsza i Właściwo-Przemsza. A ja już jestem w dzielnicy Mysłowic Brzezinka i jademy w stronę Bielunia. Na nic dodać, nic ująć. Elektrownia Jaworzno. Chłodnie kominowe. Na wyciągnięcie ręki. A tam jest autostrada przez tym A4 Katowice-Kraków. A to już Imielin. Kościół w Imielinie. Kamienio. Roztomili Ludkowie, że je w hełmie śląskim, w takim dosyć widokowym miejscu. Tutaj mamy widok na wschód, na Małopolska już. Okolice Libiąża, Chrzanowa, nawet jakiś szyb tam kopalniany widać. To będzie Chełmek. Ja. I widać kopalnia Janina z Libiążą. Gruba.
hełmek. No teraz trochę krzoków zasłaniają. I widać dwory z Oświęcimia. I miasto Oświęcim. Cała Kotlina widać. No i góry też się pojawiły. Beskid Mały. Tam daleko dostrzegalno jest Babio Góra. Bardzo słabo dostrzegalno. Ale to jest Babio Góra tam. Słabiutko widać za mgłą. Jest tam Babio Góra za tymi budynkami. Widać okolica Oświęcimia. Beskid Mały, tam Wadowice, tam te rejony też widać. To co to tam jest, to jest tamta druga, co jest Międzybrodzie. Ta Przełęcz Kociersko? Nie. To nie ma Przełęcz Kociersko. Ale w każdym razie Góra Żar, tam te rejony to widać. I tu zaś jadymy Beskid Mały. Powinno widać kamieniołom w kozach. I widać Skrzyczne. Tu moment Skrzyczne. Trzepie się mi to trochę. Po siemie rynkaczeń się widać. Klimczo, Krzędzielnia. No już za mgłą są, bo jeszcze kawał drogi tam trzeba jechać. A ja tam muszę jechać, bo tam do chałupy trzeba jechać. No i widać tamte okolice. Trzechowice, o widać Wola, kopalnia Piast na Woli. I tutaj jest w Bieruniu druga kopalnia Piast. Kiedyś Czeczot. Rynka się mi trzęsie, ale to widać Kumin ze Pszczyny. A my są w Chełmie Śląskim. No teraz mamy widok na zachód. No i widać Tychy. Fabryka Fiata. A tam daleko widać Łaziska. I kto wie, czy nie elektrownia Rybnik. Ale mnie się zdarza, to prędzej będą Łaziska. Ja, tam z górze Ramża widać. Ale te dalsze Kuminy to może mogła być elektrownia Rybnik. Co to tam jest? To są drzewa. Tu zaś jakiś Kumin. Kopalnia, ale nie wiem co to jest za kopalnia. Daleko widać tam rejon Mysłowic. Katowice? Nie, to będą Mysłowice, tamte rejony. Masz tu z Kosztowów coś i nie widać, bo nam zasłania. Co innego? Krzoki? Hasze? Kościół w Chełmie Śląskim to jest. Tutaj dość bez mała wieje. W poprzednim wejściu go nie pokozął. Teraz macie maszt radiowo-telewizyjnego centrum nadawczego Kosztowy, Mysłowice. Zawitołek już do Bierunia. I oczywiście filmujemy pomnik powstań śląskich. No bo to jest ważne dla nas, dla tego regionu. Słuchajcie, roztomili jedna z najfajniejszych tras rowerowych w Bieruniu. Jakąże jechał jedynie co, to że ludzie nie umieją się dostosować do tego, że po trasach rowerowych się nie łazi. To jest właśnie ta trasa rowerowa w Bieruniu. Jadymy do Bierunia Starego.
to już jest Bieruń. Dawno mnie tu nie było. Kościół świętego Walentego drewniany w Bieruniu. A ja teraz pojadę tędy trasą rowerową koło potoku Stawowy. Słuchajcie, Rostomili, to jest mapa tras rowerowych w powiacie bieruńsko-lędzińskim. Do kierowcy małpa oczywiście tu musiała to zdemolować, no trudno, żeby to zadziałało siły natury. No ale kiedyś Pierun musiał to zdemolować, bo przecież komuś to zawadzało. A teraz tutaj nie widać tego terenu, kaj ta mapa jest. Pieniądze miejskie się wydaje, gminne, na coś takiego, a przyjdzie kiedyś menda i wszystko niszczy. No, no nic, tylko mu w mordę strzelić i tyle, no. Rzeka Gostynia. Bieruniu, bardzo ładne miejsce, już taki zachód słońca, no bo już jest 7 wieczór, już tego dnia mocno było, no niestety zima się zaczyna robić, no a do chałupy już to jest jakieś 30 km, to już nie ma tak daleko, no 65, no około stówki będzie. Witam pięknie, ja już je na terenie Ćwiklic, no już jest trochę zima, zresztą to widać, mam nadzieję. Jest już prawie, że godzina 21. No, ale nie ma źle. Jademy dalej. Słabo go widać, ten pomnik. Pisze na nim, że w miejscu tym bohaterskiej, lecz nierównej walce z najeźdźcą niemieckim zginęło we wrześniu 1939 roku dwóch żołnierzy polskich. No, naprawdę trudno czytelny napis, bo już jest ciemno. O, może teraz będzie lepiej widać. Na wieczną pamięć o bohaterach poległych na polu chwały. Tak więc taki pomnik jest oto w Ćwiklicach. Na rogu lasu. Cześć ich pamięci. Nawet o tym nie wiedziałem, że to taki pomnik jest. Widzicie, a tak w świetle prezentuje się mój rower. Moje koło. Tak to wygląda dość fajnie. Dość odblaskowe wszystko. Bo to jest bardzo ważne, żeby coś takiego było. Same odblaski, również odblaski od fundacji Arka. Rower pomaga. Nie jest słabo widoczne. No to, to jest to. Rower pomaga. Bo dzisiaj znowu kolejne kilometry do dziecek, z domów dziecka. 102 kilometry zaś do dziecek, z domów dziecka. Koniec wyprawy. 102 km.